Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w... Devil May Cry, bo chciałem grać zanim zaczęłem nagrywać, chciałem zagrać Devil May Cry, ale... Puściłem finalnie, ale nie. My gramy w Death Stranding. Myślę, że w tym odcinku przejdziemy się do mamy, bo trochę mnie... trochę mnie korci poznanie jej, bo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tylko zanim pójdziemy do niej, to oczywiście dostarczymy jeszcze cosplayerce ten zestaw do szycia. Co się zmieniło poza nagraniem? No, po pierwsze przyłączyłem sobie kolekcjonera. Tutaj gdzieś jest. Tutaj sobie kolekcjonera przyłączyłem właśnie do sieci chiralnej. Wiecie, on jest strasznie gównianie schowany? On jest tutaj jakoś tak, wchodzicie, nie? I tutaj macie taką... takie zejście w dół, nie? I dopiero jest on. On tak ma ten bunkier po prostu w skale. To jest tak debilnie zrobione, nie? Przez niego, bo nie powiem, samo ogólnie jest fajnie to pokazane, ale według mnie jest strasznie idiotyczny fakt, jak on się tam ustawił. No dobra, never mind. Podbiłem sobie też poziomy, jak widać. I to wszędzie, nie tylko tu, ale też i w tym pierwszym regionie, tylko tego wam niestety nie pokażę. Musiałbym się tam teleportować z pomocą Fragile, a tego robić teraz nie chcę. Także, jak widać, sama... O, nie wiem, czy dobrze... Chcę czekać, chyba mam tryb fotograficzny, nie? Jest tu kto? Tak mi się wydaje, zobaczasz. System... Tutaj nie... Bridging, zapasy, zdane, poczta... Nie, kurde, niestety. Dobra, trudno się mówi. Jeden nośnik pamięci znalazłem w jakimś obozie mułów, nawet nie pamiętam gdzie. Ale ogarnąłem też jakiegoś muzyka w tej pierwszej... w pierwszym regionie i dał mi harmonikę. Także spoko. Tutaj mamy też strasznie dużo wiadomości, więc po kolei sobie sprawdzimy. A, i mam, jak zobaczyliście na rękach, mam takie troszeczkę inne rękawiczki. Znaczy, wróć, po prostu mam rękawiczki. Ale są to rękawiczki takie dosyć zajebiste, bo pomagają mi one pomagają mi one zbierać rzeczy na odległość, do 15 metrów. Także działają zajebiście, ale zobaczymy, co z tego jeszcze będzie. To ja od niego to chyba dostałem? Nie, to już było. To dostałem od chyba od niego. Tylko nie pamiętam, w którym to było wspomniane, ale gdzieś to było. Dobra, nieważne. Jedziemy po kolei. Śmieciarz. Sam słyszałem, że dostarczyłeś próbki, dzięki naprawdę za to, co nie wiem, Dobra, to nie ma nic szczególnie interesującego, więc... Znaczy nie ma tych takich na żółto, więc tego nie będę czytał w całości, tego wam pokażę. Tutaj... druga pizza. Fragile odzyskała dobre imię. Okej. Niszczymy samych siebie. Okej, też nic na żółto nie jest, ale może warto przeczytać. Małżeństwo jest do dupy. Nadal rozbijasz się po pustkowej z jakimiś gratami na plerach sam? Nie tęsknisz czasem za towarzystwem? Ja tęskniłem, ale to już przeszłość. Tak między nami muszę przyznać, że życie było prostsze, kiedy byłem sam. Mogłem robić, co mi się żywnie podobało. Nikt mi nie jęczał, bo każdy drobiazg. Skąd ona bierze te swoje grymasy? Daję słowo, nic jej nie pasuje. Żebyś ty słyszał naszą od nią kłótnię. Mówi ci to prawda, co mówią. Bliskość rodzi w nas pogardę. Nigdy się nie żeń sam. Co? O co kaman? Potencjał hologeneratorów. Wyprowadzisz nowy hologenerator swojego odradka. Skałę również wykrywa przez skanery mu. Ej, a to fajne akurat. Okej. Okay. Właśnie, buty chiralne dostałem od matki chiralistki. Chyba mam je nawet na sobie. I to są naprawdę spoko rzeczy. Też dla was opis. Czy opis po prostu. To, co poczytam akurat przypadkiem sam poza nagraniem, ale to jest też nowe. Farma wiatrowa. Jest zrobienie tutaj 5 gwiazdek, nie? Boże, jaki to był po prostu... Może nie mankament, ale... Ciężko było. Głównie przez wynurzonych, którzy się tam plączą dookoła. Daj proszę, tutaj muzyk właśnie. Ze stołecznego. Okej. Okay. No i tutaj, kolekcjoner. A, to jeszcze chyba. Właśnie, te... Sobie właśnie, zanim pójdziemy do mamy, to jeszcze możemy ogarnąć sobie te pizze, bo to akurat jeszcze zrobimy sobie to przy okazji.
Dobra, udaj się do schronu rzemieślnika, następnie na zachodnio-północny zachód. O ja pierdolę. Trafisz na zniszczoną fabrykę nieopodal pobocza autostrady. Tam powinna być kostka, przenieś ją do centrum na południe od Jeziornego. Okej, czy po prostu tam, gdzie on urzęduje. Okej. Kolekcjoner. Dobra, nic ciekawego. Zrobiłeś to sam, pokonałeś muły. Okej. I wspomnienie o listach też od kolekcjonera. Okej. Dobra, w danych zapisy rozmów to są po kolei tylko do odhaczenia, bo jeszcze to nie jest ten czas, kiedy będę nadrabiał. Ale myślę, że w jakiś odcinek muszę zrobić taki, że będę właśnie coś ogarniał. Jakieś nowe. Jakiś motorek widzę odblokowany chyba. Będzie, wzmożymy sobie to od razu. A czy dobra, w sumie zlecenia możemy takie jakieś przyjąć. Bo uwaga, dzięki temu, że tak podbiłem głównie te takie duże. Powiedzmy. Te. No kurde. Te takie duże węzły, no to liczba botów mi też wzrosła, które mogę wysyłać. Zobaczmy, robaki odporne na temporal. Okej, możemy tu wysłać. Systemy PSP, o kurde. Oj, dobra, nie, to lepiej weźmy sami. Tutaj do dystrybucji, to możemy wysłać bota. No lepiej nie. Dobra. Znaczy, w sumie, okej, to są boty, no to boty to tam. Na co? Za te boty i tak się nie dostaje za dużo. To się jakby, boty się wysyła po to, żeby je po prostu wysłać, to jest wszystko. Dobra, jakoś to mam po drodze, to mogę to zabrać. Czekaj, 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 czekaj. Kurde, tu. Anuluj. Jeszcze raz. Oczywiście bierzemy sobie premium od razu. Okej. Okay. System PSP do pojazdu, żeby nic się temu na pewno nie stało. Zlecenie przydzielone. Zajebiście. I jeszcze zlecenia dla Sama. Dostawa pizzy. Godzina na czas dostawy. Okej, okay, no ja będę jechał po drodze, więc no raczej zejdzie szybko z dojechaniem, ale myślę, żeby jednak to ogarnąć trochę. Znaczy, trochę. Po prostu, żeby to szybko ogarnąć, nie? No ale oczywiście też do ciężarówki to wpakujemy, żeby nic się temu, aby nie stało. Aerobaga. Co? Pizza powinna zawsze leżeć płasko, czyli równolegle do podłoża. Pamiętaj o tym, nim zaczniesz ją wciskać do plecaka. Inaczej narobisz strasznego bałaganu. Dobra, dobra. Czemu dostałem aerobagażnik? I to jeszcze pierwszego poziomu. Do pojazdu, proszę. Gdzie on jest? Tutaj. Po co mi aerobagażnik? To jeszcze pierwszy poziom. Jak mam, kurde, drugi. Czy tutaj lepszy. Zlecenie przydzielone. Dobra, wynocha mi z tym od razu. Przetwórz. Aerobagażnik, poziom pierwszy. Żegnam. Dobra. Usiadamy. Wait, bo chyba nie zabrałem w sumie tego, co miałem zabrać, czyli właśnie tego. Kurde, już jestem w plecy trochę. Dobra, czekaj, bo chyba to w szafce zostawiłem. Tak mi się wydaje. A nie, Boże, to mam na sobie, kurde! Jezu, i straciłem tylko cenny czas. Dobra. Masz sekundy, po prawdzie, ale mam. Odciąż się, sekundy. Dobra, najpierw oczywiście jedziemy ogarnąć sobie pizzę, bo kolekcjoner tam może poczekać. Pizza ma czasówkę, więc nie trzeba się zająć najpierw.
Choć nie wiem, czy nie zepsułem tego faktem, że jadę. Że jadę właśnie akurat ciężarówką, no chyba jadę będzie jechać motorem. Jak to się akurat bardzo ładnie jakiś zestawił, no to aż. Szkoda nie wykorzystać okazji. Zanim to oczywiście zrobimy, to muszę to stąd wszystko powyciągać. Naplery, rozłożenie. Gdzie jest pizza? Chyba tutaj? Tak, dobra. Cyk. Dobra, dobra. Na motor. Jadę. Powiem wam, nie wiem, czy akurat w przypadku motoru, czy level motora też nie wpływa na prędkość. Wiesz, co mnie troszeczkę irytuje, że nie mogę autentycznie pominąć tej animacji. To jeszcze pół biedy, nie? Bo to się. Tu mogę dalej sterować postacią. Miarę. Ale ta poprzednia, że wykrywa wynurzony. Jakbym mógł, to bym to pomijał za każdym razem, bynajmniej kiedy robię coś pobocznego. Bo na odcinku to jeszcze wiecie, czasami jest spoko, bo nadaje klimatu. Kiedy wchodzimy na terytorium wynurzonych, nie? Ale w momencie, w którym ja jestem w stanie przejechać przez teren wynurzonych paręnaście razy. Na szczęście nie odpaliło drugi raz, bo jestem w miarę blisko. No ale niestety bywały też i takie sytuacje, że przejeżdżam sobie tutaj i ja robię na przykład, robię czasówkę, albo na przykład ja się robię czasówkę na farmę wiatrową i za każdym razem, co się lekko mięsny terenem wynurzonych, to za każdym cholernym razem się odpalała taka scenka i zżerała mi cenne sekundy. Już nie mówię, że to jakoś dużo, ale same te sekundy, które to zżera, żeby się ta cała animacja pokazała, a które lecą na zegarze, trochę niestety utrudniają dostarczenie czasowego zlecenia w dobrym czasie momentowym. A jeszcze gorszy jest fakt, kiedy na przykład muszę coś dostarczyć, jest ma tego dużo, idę przez wynurzonych i wszystko idzie spoko, idę, jest dobrze. I nagle z dupy pojawia się gość obok mnie. I nie dlatego, że ja wiecie, po prostu przeszedł na niego wykryło. Nie. Dwa razy poza nagraniem gościuwa, po prostu wynurzony, dwa razy dosłownie obok mnie się po prostu zespałnił. Przez to ja nie byłem w stanie go uniknąć. I on, jeszcze mi, wiecie, nie zassało mnie od razu do walki, nie? Z takim wynurzonym, ale niestety skończyło się to tym, że musiałem, wiecie, najpierw zrzucić z siebie tych wszystkich, powiedzmy, takie postacie, które wychodzą z tej smoły. No, zastanawiam się, że to jest smoła, no bo nie widzę lepszego określenia na to. Tej smoły, potem dopiero wyjść poza teren, przeczekać aż to zniknie, wrócić po towar, który miałem ze sobą, iść dalej. I dwa albo trzy razy przez taką akcję zlecenie nie było na S-kę, tylko na A. I dalej na farmę wiatrową, mimo że spokojnie mogłem już tam S-kę, to nie mam. Właśnie przez te durne takie zespawnowanie się dwa albo trzy razy takiego wynurzonego. Dosłownie po prostu obok mnie. Okej, no tutaj. No nie mogę tutaj oczywiście skanu puścić, niestety. Proszę, nośnik danych. To sobie aż oznaczę. Jak już jestem, to szkoda nie wziąć. No czekaj, tutaj normalnie co? Ceramika i tak dalej. Oznaczamy dookoła. Tutaj układarka. Ale to jest chyba układarka, której nie mam jeszcze odkrytej. To akurat dobrze. Może postawione. Dobra, czyli chyba. Niestety, ale to jest gdzieś bardziej w
tamtą stronę. Czy ja mam jakiś assembler przy sobie, też muszę zobaczyć. No jak na złość nie mam. Jakby się akurat przydał. Muszę tam tupnąć strażnicę. No nie gadaj, że to są wynurzeni, serio? Pokaż mapę. Żadnych znaków ostrzegawczych tu nie ma. Oh boy, to będzie dobre. Dobra, mam granaty w razie W, więc jak mnie złapali do walki, to się mogę obronić. Walki. No, oh, dobra, nie, balans i strząsaj, Nie daj się złapać, bo jak się dam złapać, to jest po mnie. Już, puszcza tymi ciężkich cholerii. Dobra, już. Granat. Ile mam? 9, spoko. Dobra, zabieraj to wszystko, co się wygręka w bic. Kurka, ochronna. To jest też fajne, fajne do użycia, żeby właśnie użyć tego granatu jako, powiedzmy, granatu dymnego, żeby właśnie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Gdzie? Jest kostka, dobra. Czekam, w dobrym miejscu jestem. To jak blisko, kurde. Idź pan, chuj. To jest wielki w ogóle, widzicie to? Nie wiem, co się robi w ogóle tym? Dobra, robi, ale... Nie bucha w kurce jeszcze. Jak on jest wielki! Autentycznie nie widziałem takiego wielkiego wynurzonego jeszcze. Dobra, gnata mi dajcie, proszę. Padł. Tak po prostu. Dobra, ściągaj to. Ilu kryształów w ogóle z siebie zostawił? Kurde. To był chyba ten, który by bossem był, tak mi się wydaje. Też w sumie bossem, znaczy bossem, takim mini bossem, powiedzmy, może być chyba każdy w sumie wynurzony. Ja pierdolę, ej, ale autentycznie, jak gram, jeszcze nie widziałem tak wielkiego wynurzonego. Chyba jest spokój. Ale wiecie co, może na wszelki wypadek. Gdzie jest moja wyrzutnia spoiwa? Tutaj. Chodź do Patusia. Pięknie. Dobra, wrócił sobie do tych granatów. Gdzie są te już lekko zużyte? Tutaj. Jeszcze dwa.
O, i spory zasięg ma, kurde, ten ten. Dobra, dzida. Idzie. Aż. Drobna zasłona, powiedzmy. Dobra, chowaj to. Na motor. I spierdalamy stąd. Wiecie co, muszę się przydać chyba w tego maila z tymi gigantycznymi wynurzonymi. Bo to był chyba nie chyba. Właśnie zaczął się ten mail na poczcie. Kurde, to się nazywa idealny hamulec. Dobra, gazuś stary. Trzeba ładować, na co ty nie powiesz. Okej, dobra, do schronu temporalnego by się trzeba przyjechać. Tylko może zrzucę sobie to doładowanie. No, dajesz. Jest! Dobra, wjechałem. No to już mogę tak to tegować się. Tak, to szybszym. Teraz wchodzę sobie tutaj. Będę o wiele szybciej teraz załadować. Dobra, no. No to jazda. Dobra, czy mam gdzieś w pobliżu jakiś schron do tego kolekcjonera? Mam tutaj zaraz przy drodze. Świetnie. Ty właśnie, pro tej układarki. Zobaczmy, czy to była ta, którą mam już odkrytą? Nie. Uj, proszę, dwie odkryłem. Nice, to mi się podoba. To będę miał co zapomnieć poza nagraniem. W drodze w tamtym kierunku. Ale patrzcie, mamy nośnik danych. A propos nośnika, właśnie nie dałem chyba tego nośnika danych, który miałem dać. Wtedy w centrum, ale okej, okay, no jak teraz tam wracamy, to nas spokojnie możemy pogarnąć. Dobra, będę miał troszeczkę do wycięcia, myślę. Coś na pewno większość tego przejazdu i szukania tej miejscówki. Ale na pewno nie wytnę wam dojścia do tego miejsca, bo to jest za dobre, żeby to wyciąć. Dojście, kurde, ten gigantyczny wynurzony w ogóle. Tak. Jestem schron temporalny. A kurde, się z nim zdążyłem już minąć, ja pierdzielę. Dobra, ale w sumie właśnie, a zobaczmy ten na szybko, ten system. Tu. 0, tu. 2%, ale to tam nic. A dalej, tutaj. 0 i 0. Okej, dobra. No, bo w sumie właśnie, zniszczony pojemnik to jest pikuś, nie? Najważniejsze, żeby się nic nie stało z ładunkiem. Ciekawe, czy tutaj mają coś na przykład, co ja przyjmuję, bo jak mają, to bym z chęcią wziął. Więc dobra, najpierw dzielmy się nośnikami danych. To możemy pominąć. Bardzo ci dziękuję, Sam. To będzie mój skarb. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem na taki wspaniałomyślny gest. Okej. Okay. Triumph, Bonneville Bobber i Thelma. Oryginalna ścieżka dźwiękowa do filmu. Okej. Okay. Dziękujemy za to. No i teraz zwracamy tę kostkę. Jestem aż ciekaw, co za nią teraz dostanę. Wszystko? Tak, spoko, trzymaj. Pomijamy. Ciężarówka typu Delta. To jest, jeśli się nie mylę, to była chyba Delta. Nie Delta, Lambda, o, Lambda to jest chyba ten symbol. Spokojnie, każdy potrzebuje. Tak, dobra, cicho. Dobra, okay. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji. I zobaczmy, co jest dalej. Nie w ładunku, w poczcie. A, jesteś moim wybawcą bez dwóch zdań.
Dzięki Sam, nie uwierzysz, jak długo czekałem na tę chwilę. Moja piękna kosteczka, kolejny klucz do mojego przebudzenia. Jestem już tak blisko. Proszę przyjmij za nią tę ciężarówkę. Jest gotowa do stworzenia, to naprawdę dobry model. Aż ciężko mi się z nią rozstawać. Zastosowano w niej najnowocześniejszą technologię opracowaną w pewnej szczególnej placówce badawczej. Jest dużo wytrzymalsza niż przeciętny pojazd, a jej akumulator rozładowuje się o wiele wolniej. A jeśli ciekawi cię temat mojej kostki, coś ci zdradza, liczę na to, że dzięki niej uda mi się otworzyć wrota do innego wymiaru. Trzymaj za mnie kciuki. Ej, ciekawe ile jeszcze będzie. Ile to już było? Jedno. Dobra, może tak będzie szybciej. Jedno. Dwa. Trzy. Cztery. Cztery albo pięć. Cztery albo pięć już było takich zleceń, ale kurde, za każdym razem były jak najbardziej warte tego, żeby w ogóle je wykonać. Zobaczmy, tutaj jakiś nowy motorek. I to. Nie no, nie znam tego. Spoko. No i dobra. Zobaczmy, czy mają coś do właśnie kolekcjonera, bo jak i tak idę do niego, to aż szkoda tego nie wziąć tak przy okazji. Do inżyniera, do Nestora, do farmy, do śmieciarza, do pracowni, do reżysera, do kolekcjonera. Coś jeszcze? Tutaj odzyskanie, to nieważne, metale ceramika i żwice i ceramika, ale to bym potrzebował mieć tę właśnie drugą tą, więc dobra. Przyjmuję zlecenie. I właśnie, zrób sobie za ciężarówkę. Ciężarówka skonstruowana w oparciu o technologię opracowaną w pewnej pracówce badawczej. Jest dużo wytrzymałe. To już było. Wyprodukowana według szczególnych wytycznych, w związku z czym nie da się stworzyć innego wariantu kolorystycznego. Ciężarówka została wyposażona w osłonę elektromagnetyczną, która zapewnia jej potężne pole ochrony, dopóki akumulator jest dostatecznie naładowany. Osłona zmniejsza obrażenia od ostrzału i wszelkich uderzeń. Neutralizowane są także ataki elektryczne, co ciężko mówię, to również do zniszczenia. Niestety w kwestii poruszania się do pani odrębienia, tak Okej, dobra, czyli po prostu ciężar... No, czyli opis... Krótko mówiąc, ciężarówka, tylko bardziej. Lepsza jest po prostu. Ej, kurde. Nawet fajna. Takim kolorkiem. Poproszę. I to wszyściutko proszę do pojazdu. Dobra, czy ja coś na motorze mam wstawione? Chyba nic. No nic, świetnie. Dobra, w szafce mam co? Prawo orchów z krwią. Dobra, mam jeden worek zużyty. Dobra, to te dwa rozładuję. A te dwa zabiorę sobie do kieszonki. I spoko. Dobra. Tutaj się jeszcze od razu pozbędę po pierwsze tych worków. Ej, wróćcie, ja to wsadziłem. Bo ty nie, żadne takie. Te buty zostaną przetworzone dopiero kiedy się zniszczą, a to długo raczej... Długo raczej zejdzie, zanim się zniszczą te buciki. Dobra, do garażu schowam natomiast ten motorek właśnie, który ogarnąłem, ale nie mogę, bo chyba tam nie stoi, ale dobra, już trudno. Dziękujemy za twój wkład. Siadamy. I jazda. Okej, ma o wiele mniej, jeśli chodzi o akumulator, ale to tam. Nie da się aż tak potrzebne mi. Coś ja i tak głównie z ciężarówkami jeżdżę po drogach, więc w sumie... Na mnie się nawet drodze idzie tylko jaką prędkość ta ciężarówka rozwija. Nic więcej. Okej, kolekcjoner jest gdzieś tutaj. Oznaczany. Tutaj wychodzimy. Cały ładunek do niego trzeba oczywiście zabrać, czyli te dyski z mediami.
To jest do południowego. Dobra. Nie, 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 nie. Żywice zostaw, dyski na plery. Rozłóż jeszcze lepiej ładunek. I błano. No opartego mogę to po prostu na bagażnik załadować tak z tym iść, ale... Już tam wolę iść w taki sposób. Gdzie w ogóle to jest przerąbane w tym szybkościowym egzosucie? Fakt, jak daleko jestem w stanie skoczyć po prostu z rozpędu. Co najmniej na jakieś 10 metrów jestem w stanie skoczyć. Tylko tak się leciutko rozpędzając. Pyk! Juhu! To zależnie jaka jest trasa, nie? Dobra. Daj, no, uwaga, uwaga. Dobra, raczej nie zejdę w sposób normalny, więc spróbuję użyć drabinki. Dobra, no. Nie patrz w dół. Cześć, co, co tam było? Zebrany ładunek? Przecież nie zbieram żadnego ładunku. Zabrałem żadnego granatu, nie zebrałem. Ale, a ty, wait, czekaj, czekaj. Chodzi o ten granat, który tutaj zebrałem sobie. Okej. Okay. Coś jest zamiast tego paliwa, nie? Boże, tfu, paliwa zamiast tej drabiny. Bo drabina jest na tym, na wieszaku na narzędzia, więc... Granat poszedł do kieszonki. Dobra, dobra, dobra. I get it. No. Żeby się do tylko nie wydupić, nie? Bo to aż będzie szkoda. Wtedy. Już sobie specjalnie drabinkę postawiłem do niego, a potem się okazało, że ktoś tu postawił linkę. Także... Nie wiem, no obie wersje są spoko, nie? Ale jednak no... Drabinka mi się wydaje trochę lepsza na powrót. Dobra, no puść tę linę. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Dobra. Dostarczamy. Jakie sam mi daje za levelowanie? Bo tego jeszcze nie wiem. Halo? Halo? O, dostawa. Super. Naprawdę super. Jak przystało na legendę wśród kurierów. No to żeśmy sobie pogadali. Fajne jest to, że on dosłownie po dwóch zleceniach dla niego od razu do UCA przystąpił. To mi się naprawdę podoba. Chyba wszystkie te boty akurat skończyły, ale to już nieważne. Muszę przyznać, że rozbudziłeś we mnie ciekawość świata. W porządku, Sam. Przyłącz mnie do UCA. O, a nie, to teraz! Dobra! Jezu, ale laga teraz miałem. No przecież ja go nie miałem w UCA, on tylko się do sieci wpiął. Ale kurde, patrzcie, akurat wam pokażę, jak wygląda ten update do UCA. No i ładnie. Sieć ulepszona. Mogę stworzyć. Pokrywa plecaka! Co my tu mamy? Niewielu jest ludzi takich jak ty. Bardzo niewielu. Pewnie znasz dużo ciekawych historii. Może kiedyś coś mi opowiesz. Warto było się do ciebie zgłosić. No jak chcesz... Trzymaj się. I bądźmy w kontakcie. No jak chcesz, to ci mogę opowiedzieć, jak przed chwilą spierdoliłem przed gigantycznym, kurwa, wynurzonym, stary. Bo to jest naprawdę ciekawa historia. Zwłaszcza to, jak prawie mu wyszedłem prosto na mordę! No i zielonego do śmieciarza, dobra, więc za to podziękuję. Zobaczę tę nakrywkę właśnie. O, a to nie tutaj chyba się tworzy. Okej, czy to pewnie będzie w dostosowaniu plecaka. Dobra, i to... W kryjówce, nie w kryjówce, tylko w tym. W węźle dopiero sprawdzimy. Ale jestem ciekaw, co to będzie dawało.
Dobra, no i teraz co? Do autka, a potem już do węzła, żeby odpocząć, no a potem do mamy, żeby ogarnąć to, co chciałem zrobić w sumie na początku tego odcinka. Ale w sumie właśnie, jeszcze po drodze do węzła możemy się przejść do tej cosplayerki. Bo ona jest wręcz jeszcze bardziej po drodze niż węzeł. Dobra, wróć. Węzeł jest końcem tej drogi, a cosplayerka jest na jej tej. W jednym z jej punktów, więc wiadomo, do niej zajdę sobie najpierw. Tylko warto by było nie uszkodzić ładunku. Bardziej niż już jest uszkodzony. A mam szczerą nadzieję, że jest uszkodzony w dokładnie 0,0% procentach. Balans. Juhu! O, ładniej, to lubię. Dobra, wchodzimy. O, dobrze widziałem, że więź nawet jak mi się zwiększyła. Tak? O, what? Już 3,5 gwiazdki? Kurde. A kiedy ja nabiłem tą trzecią gwiazdkę? To jest super pytanie w sumie. Dobra. Co, ja tam jadę powoli, widzimy się obok naszej kochanej cosplayerki. Może ta się też, kurde, ustawiła, tak samo jak ten kolekcjoner. Może nie, ale jakby nie dał się wyżej tego bunkra ustawić, co? Myśleliś tak konkretnie tutaj, w takim... Czy musiałaś w takim? Wiem, że ona jest tam sama czy z kimś. Dostarczam ładunek. Spodziewałam się, że nie obędzie się bez paru rys, a tu proszę. Dokładnie 0% uszkodzeń. Zarejestrujesz mnie? Ilekroć wspominam o tobie mojemu partnerowi, strasznie się nakręca i powtarza, że chce cię spotkać. Interesuje go też ta cała sieć chiralna. Totalnie się wkręcił. Ale ja wciąż nie jestem pewna, czy wszystko rozumiem. To znaczy, wydaje mi się, że chciałabym spróbować. Tylko bez żadnych dodatkowych zobowiązań, jeśli jest taka opcja. Jeśli jest, to mógłbyś to dla mnie załatwić? Okej, okay, czyli podpinę się pod sieć, to jest najważniejsze. Bo to, że nie jest UCA, to jest poboczna kwestia, nie? To się po prostu podbuduje kolejnymi dostawami. Ale to, że chcę być w sieci, to już mi się naprawdę podoba. No, byłem taki mały fragment, ale zawsze coś. Hej, Sam! Sam Bridges! Witaj w naszym domku przy wodospadzie. Czy to jest Conan O'Brien? Dzięki, że zajrzałeś. Zawsze chciałem cię poznać. Wiem, co sobie myślisz. Mam na głowie wydrę, czy jestem taki kudłaty? I to. Wiedziałeś, że wydry należą do łasicowatych? Mam w rodzinie jedną łasicę, ale dość o moim bracie. Jezu, jaki suchar. Stary, ty to jesteś gość. A wiedziałeś, że wydry nie muszą wychodzić na ląd? Serio, jedzą, śpią, a nawet rodzą się w wodzie. Wiesz, czego nie mogą zrobić w wodzie? Utonąć. Bo tak dobrze pływa. Też bym tak chciał, nie? Też nie chciałbym nie móc utonąć w wodzie. Wróć, chciałbym w ogóle nie móc utonąć. Wow, śmiejesz się jeszcze mniej niż on. Ej, powinieneś to wziąć. Może ci się przydać. A, o mnie się nie martw. Nie jestem rozwydrzony. No weź. Rozwydrzony, czaisz? No przyznaj, że to mi wyszło. Ej, stary, od 12 lat nie miałem prawdziwej widowni.
I co to jest? To jest jak czapka? Czy jak ten nasz... Jak ten nasz kapelusz? Wyderka. Znaczy kapelusz, ten kaptur, nie? Przy okazji ten kaptur zrobiła własnoręcznie moja partnerka do cosplayu. Ma talent! I potrójne szwy. I prawdziwy jedwab. Jest cudowna. Ten, kto go nosi, bez strachu stawia czoła rzecznym prądom. Chyba, że boi się być zbyt sexy. Wow. Co? Serio? Dalej nic? Wiesz co? Trudno. Idź już. Idź, dobra? Może z rzeką się zaprzyjaźnisz. Pogadacie sobie. Dobra robota. Sorry, mordo. Co ci poradzę? No ja taki trochę niewygadany jestem. Znaczy, ja sam jest niewygadany, ja tam bym sobie pogadał. Gdzie to jest? Tutaj, wyderka. Specjalny kaptur wykonany ręcznie... Sorry. Ręcznie z pietyzmem przez cosplayerkę. Pietyzm? Co to jest pietyzm? Jezu, pierwszy raz słyszę takie słowo. Znaczy, dobra, no... Pewnie gdzieś tam słyszałem, jak to czytał Sasha Botnivold na odcinkach, ale Jezu, kiedy to było? Dobra, został tak dobrze zrobiony, że może przejąć cechy wydry, stając się dużo sprawniejszym pływakiem. Jedynym minusem jest to, że inni mogą nie brać się zbyt poważnie. Jolo, bieremy to! Tutaj okularki. No i sód wzmacniający. Ale nie no, na razie szybkościowy mi pasuje. Zajebiście to wygląda, kurde. Dobra, zobaczmy. Do hiralistki. Do centrum. A i do południowego, to co możemy wziąć akurat. Bo i tak tam jadę. O kurde, ile tego będzie? Łocholira. Dobra, jeszcze rozłóż ten ładunek. Okej. Okay. Daj mi w taki dziwny sposób trochę. Zlecenie przydzielone. No, chociaż wiecie co? Ja się tak obawiałem akurat. Wiecie co? Chyba będzie lepiej jak użyję... Kurde, idź tam! Tam! Dobra, nie. Leba. Areo bagażnik. Dawaj. Tu. Czekaj. Upuść. Dobra. Tutaj trochę bliżej. No i cyk. To. I te dwa obok. To i to. Na bagażnik. Zatwierdzamy. No i bueno. Mam nadzieję, że się jakoś nie zniszczył ładunek przez ten drobny upadek, ale no, raczej nie powinien. W końcu to jest tylko bielizna, co znaczy takiego mogło zniszczyć. No, my teraz tylko wracamy sobie do autka. Jak się fajnie zakłada jeszcze. No, fajne. O, tutaj ktoś fajnie kryjówkę też postawił. I most. No, most to akurat trochę w debilnym miejscu stoi, no ale okej. Niech se stoi. Znaczy, w sumie tak pół na pół, nie? Bo na przykład tylko nie przed temporalem tak trochę. No ale z drugiej strony też byłoby chyba lepiej postawić po prostu schron temporalny. Dobra. Ja tam tego nie budowałem, to nie powinienem raczej też nikogo osądzać. W taki sposób. Dobra, to już bym po prostu skoczył sobie przez to, no ale przez to, że mam ten bagażnik, to nie mogę, bo bym z niego urwał po prostu. No to mi trochę nie w smak. Okej, okay, tak chciałem wejść, a nie wskoczyć, no ale spoko. Więc dobra, teraz tak, ładunek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Do pojazdu. Cyk. Teraz to letni. Na flery. I jazda. Pora
się zbierać. To jest też fajne, że jakby jak jedziecie po drodze, to automatycznie wam się odpali dopalanie po dłuższej chwili, nie? Dobra, ale pogadamy sobie chociaż. Dobry. Okej, czemu odradek działa? What? Się sam. Nic ci nie zrobi. Przyszedłeś. Jej dziecko jest wynurzone? The actual fuck just happened. Jest głodna. Co to? I odradek, który tak normalnie się świeci, kontra nasz, który dosłownie dostaje pierdolca. Zasnęła. Nie może pić mleka, ale moje ciało o tym nie wie. Kiedy ją karmię, ból na chwilę odpuszcza. Czym ona jest? To moja córka. Wiesz, jestem mama. Spokojnie, reaguje tylko na mnie. Nie jest jak inni wynurzeni. Widzisz to? Jesteś podpięty. Chyba jestem, a nie jesteś. Już wiesz, czemu tu siedzę. Co, niech zgadnę, nie może... Przez to, że dziecko jest jakby... Przez to... No dziecko jest tu jakby w sensie zalinkowane i nie może w ogóle opuścić pewnie tego labu, dlatego ona... Komórka. Dlatego ona tutaj siedzi. Bo nie może wyjść. Pozwolisz dorosłym chwilę porozmawiać? Dziękuję. Zobacz. Stężenie hiralium w chwili nadejścia burzy. Dosłownie chwilę później wróciło do normy. Burza zniknęła w mniej niż sekundę. To niemożliwe. Okej, okay, no to przyjrzyjmy się danym z twoich kajdanek. Ciężko w to uwierzyć, ale chyba muszę. Odczyt potwierdza twoją wersję. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to, że utknąłeś między czasoprzestrzeniami. Między czasoprzestrzeniami? Jak? W siedzibie dokładniej to zbadają. Mają tylko widmo częstotliwościowe, ale myślę, że będą w stanie określić, gdzie trafiłeś. Znowu skok chiralny. Częściej płaczę w nocy. Stężenie hiralium rośnie w rejonach podłączonych do sieci, ale poziomy są dużo wyższe niż przewidywałam. To niedobrze. Tak, hiralium będzie coraz więcej. Bridgesi przewidzieli, że pojawi się taki problem, więc zamontowałam w Cupidach ograniczniki normujące poziomy.
Wygląda na to, że twój się popsuł. Superkomórka i temporal, z którymi się spotkałeś, mogą być z tym związane. Czyli jeśli będę dalej rozszerzał sieć, temporal zacznie się częściej pojawiać? Możliwe. Albo nastąpi kolejne wdarcie. Ale masz rozwiązanie? Oczywiście, że mam. Zaraz ci pokażę. Okej, rozumiem, tego drugiego nie chcemy oczywiście. Wystarczy zintegrować ogranicznik z tym nowym Cupidem. Zrobiłam go, bo mówiłeś, że przyjdziesz. Czyli mamy Cupida powiedzmy 2.0, tak? Albo po prostu sprawnego. Czyli co? Po kłopocie? Nie, nie po kłopocie. Musimy dostosować software do nowego hardware'u. No, to działaj. Nic z tego. Hardware jest mój, ale software opracował ktoś inny. I gdzie go znajdziemy? Ją. Nazywa się Lokne. Należała do Bridges 1. Znajdziesz ją w Węźle Górskim. Dobra, i tak miałem tam pójść z Cupidem. O, tak? Super. No i znowu. Ostatnio coś się z nią dzieje. Boi się, spójrz. Po czym mam poznać, że się boi? Może wzywają ją za światy. Może chce tam wrócić. To czemu jej nie dasz? Musimy coś zmienić. Tyle wiem. Powiesz, co się stało? Był już czas. Czekałam w szpitalu na cesarkę. I przyszli terroryści. Nie gadaj, że to są resztki tego szpitala, w którym ona leżała. Leżałam przygnieciona gruzem. Mogłam tylko czekać i czekać. Trwało to wieki. Ale nikt nie przyszedł. Miałam powietrze i wodę. Deszcze ustały i zrobiło się zimno. Okej, rozumiem, że dziecko zmarło. Urodziłam ją tam, w gruzach. Właśnie po tym, krótko po porodzie pewnie. Ale nie sprowadziłam na świat życia. Tylko śmierć. O nie, czyli ona poroniła chyba. W trakcie porodu dziecko zmarło niestety. Ale czemu ona jest zlinkowana z tym jakby? No o co kaman? Dobra. Gdy ustał temporal, zaczęła płakać. Płakała cały czas. Bez przerwy. Jej życie było ceną za mój ratunek. Ocaliła mnie. Tak, tutaj! Tutaj! Musimy wydostać dziecko! Trzeba im pomóc, szybko! Chodźcie!
Chodźcie, już! Jeszcze tylko trochę, chwilę! Wytrzymajcie, tutaj! Jestem tutaj! Od tamtej pory jesteśmy razem. Ale więzy, które ją tu trzymają, trzymają też mnie. Można powiedzieć, że nadal jestem uwięziona. I to ci nie przeszkadza? Wiesz, że ona nie żyje. Chcesz tutaj siedzieć w cieniu śmierci? No wiesz, ty mi to mówisz? Sam przedkładasz zmarłych nad żywych. Inaczej byś tu nie był. Zapomniałabym. Deadman mówił mi o właściwościach twojej krwi. Mogę pobrać próbkę? Ta, śmiało, kłujcie mnie. Pozostali nawet nie pytają. Jesteś trochę zimna. Jeszcze chwilę. Już. Gotowe. Zbadam ją. Mama, czy ty... Wybacz, Sam. Mógłbyś na razie zostawić nas same? Dobra. I tak muszę już iść. Sam? I zapomnij, co mówiłam o skokach chiralnych. Jednoczenie świata jest ważniejsze. Może pogarszamy sprawy? Może nie. Ale to nasz jedyny plan. Powodzenia. Sam, terminal dostaw na zewnątrz wciąż działa. Idź go podłączyć. Więcej powiem ci na miejscu. To jest takie pojebane, że ja pierdolę. Jaki to jest posrany koncept w ogóle. Jakby ona jest tu uwięziona, okej. Okay. Ale jakby... wiemy już, że wynurzeni, w cudzysłowie, nie lubią krwi Sama. W sensie, przegania, no powiedzmy, że przegania ona ich z powrotem do zaświatu. Przegania, wypędza, odsyła chyba lepiej, odsyła ich z powrotem do zaświatów. To czemu ona na przykład teraz, zamiast pobrać próbkę dla testu, nie wiem, nie wzięła na przykład tego worka z krwią od Sama i nie rozpyliła na tej. Czemu nie rozpyliła na tą swoją córkę tej jego krwi? Strasznie to dziwne, jeśli mam być szczery, no ale dobra. Ode mnie póki co to będzie tyle. Na początku kolejnego odcinka podczepimy się pod ten terminal i zobaczymy, czego chce od nas człowiek szklana pułapka. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!